W dzisiejszym filmie podzielę się z Wami moim sprawdzonym przepisem na przepyszny krem pistacjowy, który idealnie nada się m.in. do tortów czy babeczek. Nie zawiera mascarpone, ponieważ wiem, że sporo osób go nie lubi, chociaż ja uważam, że jest przepyszny i często lubię go dodawać w moich filmach. Pamiętajcie, że zawsze mascarpone możecie zamienić tą samą ilością śmietanki i przygotować według swojego pomysłu. A my już zabieramy się za przygotowanie tego pysznego kremu. Zaczynamy od zalania żelatyny zimną wodą i odstawiamy ją na około 10 minut do napęcznienia. Następnie przygotowujemy naszą bazę pistacjową. Do śmietanki dodajemy cukier oraz pastę waniliową. Możemy tutaj użyć też ziarenek wanilii, ale będziemy musieli później po zrobieniu takiej infuzji wyjąć też laskę wanilii, więc ja użyłam tym razem pastę. Masę podgrzewamy do zagotowania co jakiś czas mieszając. A kiedy całość będzie już bardzo dobrze podgrzana, cukier się rozpuści, wyłączamy palnik, dodajemy naszą pastę pistacjową. Najlepiej użyć tutaj takiej pasty 100%, ponieważ ona da nam najlepszy aromat. Następnie całość blendujemy i mieszamy do rozpuszczenia. Na koniec, kiedy nasza masa jest jeszcze bardzo ciepła, dodajemy napęczniałą żelatynę i mieszamy całość do jej rozpuszczenia, a następnie taką bazę, którą mamy przygotowane, przykrywamy folią w kontakcie i wkładamy na noc do lodówki. Najpierw studzimy całość jeszcze na blacie do temperatury pokojowej, dopiero później wkładamy do lodówki, tak żeby ten szok temperaturowy nie był zbyt wysoki. Pamiętajcie o tym, że ten krem musi troszeczkę odstać, żeby następnego dnia móc go ubić i żeby wszystko było stabilne. Jak widzicie, po nocy w lodówce krem już jest bardzo sztywny. Teraz chcemy nadać mu takiej jedwabistej konsystencji, ale żeby dalej był stabilny. Wkładam całość do misy robota i ubijam przez około 1-2 minuty, dosłownie tak krótko albo tak długo, w zależności od Waszego robota. Jak widzicie, że ten krem zmienia już swoją konsystencję. On ma być dalej stabilny, nie ma się lać, ale ma być taki gładziutki, jedwabisty, taki muślinowy. A następnie gotowy krem możemy przełożyć bezpośrednio na tort, tak jak widzicie to teraz w filmie, albo włożyć do rękawa cukierniczego z ozdobną tylką i wyciskać na przykład na babeczki czy tartaletki. W tym momencie nasz krem jest już gotowy, tak wygląda po nałożeniu na tort. Tutaj w połączeniu z klasyką, czyli mamy malinę i pistację, do tego jasny biszkopt, w całość komponowała się fenomenalnie. A jeżeli szukacie innych sprawdzonych połączeń w tortach, zajrzyjcie do mojego filmu, w którym mówię, jak łączyć smaki. Pokazuję przykładowe przełożenia oraz wkładki i różnego rodzaju ciasta. A jeśli spodobał Wam się ten film, kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję i życzę wszystkiego smacznego.